na scenę zdobywcę pierwszego miejsca, Patryka Ostojskiego z Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego imienia generała Franciszka Kleberga w Lublinie. Zapraszamy serdecznie na scenę i ogromny dramat. Zapraszamy do nas osobę, która zajęła drugie miejsce, Borecką Oliwię Bożenę, uczennicę drugiego liceum młodzieżowego z oddziałami dwujęzycznym imieniem Adama Mickiewicza w Słupsku. Zapraszamy serdecznie teraz na scenę zdobywczynię trzeciego miejsca. Jest nią Natalia Niedziela. Zapraszamy serdecznie z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznym w Warszawie.